Dzień dobry, słuchajcie, dopiero wstałam i witam was w dniu ze mną, bo teraz moje dni wyglądają troszkę inaczej. Tak sobie myślę, że nagram odcinek, może być ciekawie. Jest godzina... O, wow! 6:01, ale już o 5:30 byłam na dole, jadłam śniadanie, bo o 5:30 zawsze w szpitalu miałam podawane już kroplówki i nie mogę się w ogóle przestawić i codziennie w domu wstaję o tej 5:30 i teraz dobieram sobie leki nasenne, żeby dalej iść spać, ale no to jest zły nawyk. Dzisiaj już nie dobrałam tych leków nasennych ani nic, nie wiem czy zasnę czy nie zasnę. O 20:00 chce mi się spać, wiecie, nie mogę się przestawić jakby z tego szpitalnego życia, ale no zobaczymy. Dzisiaj mamy w planach, słuchajcie, moja kuzynka zaprosiła nas, ona ma restaurację i zaprosiła nas na 18:00 na imprezę. No to mam jakieś urodziny czy coś. Nie wiem, czy będę musiała iść ze swoim jedzeniem, czy coś będę mogła tam zjeść, ale to już później o tym pogadamy, bo już mi się przykro robi. Dobra, także słuchajcie, ja jeszcze spróbuję się zdrzemnąć, bo nie będę od 6:00 siedzieć, chociaż tak do tej 8:00 spróbuję się zdrzemnąć i do was wracam. Wykąpałam się, słuchajcie. Ubrałam moją starą sukienkę, która jest w rozmiarze XS i teraz sobie mogę ją nosić. Wchodzę zaraz w XS, ale jakim kosztem? To już wiecie. Nie chcę się nawet o tym mówić. Macie poprzedni film na kanale. Słuchajcie, śniadanie moje jak wygląda. Jest to jeden naleśnik, nierobiony na oleju. W ogóle w smaku jest zupełnie inny. Łapie mnie po prostu... czasami bezsilność, jak patrzę na to swoje jedzenie. A do tego talerz pełen leków. I tak 3 razy dziennie. Także zabieram się za śniadanko. Słuchajcie, witam was kolejnego dnia. Nie nagrywałam, bo byliśmy u tej mojej kuzynki na urodzinach w tej restauracji. Dostałam zgodę, że mogę spróbować pieczonego. No i ja już raz spróbowałam pieczonego. Tak wiecie, tak było, że tak trochę ta trzustka bolała, trochę nie. No i żeby znowu spróbować pieczonego. No i spróbowaliśmy pieczonego i w nocy wybudził mnie taki ostry ból trzustki. Taki ostry. Musimy zrobić krok w tył i wrócić do tylko gotowanego. Także już myślałam, że wiecie, że idziemy do przodu, ale jednak trzeba zrobić krok w tył i się cofnąć trochę. Także taka historia z tym, więc trochę przechodziłam załamanie, bo jednak wiecie, chciałabym po prostu jeść wszystko. Ale no, na własne życzenie to mam, no i co mam z tym zrobić? Słuchajcie, jedziemy teraz do apteki. Po antybiotyku wyjałowił mi się organizm i mam taki jakby... język strasznie pocięty. Strasznie mnie boli, jak coś jem. Więc będę teraz jechała do apteki. Pisaliście mi na Instagramie, zapraszam was na Instagram kinia.wiczyńska, po jakiś sachol, żel, coś takiego, bo to nie mogą być tabletki, bo ja nie mogę żadnych tabletek połykać, oprócz Pyralgin i Bupron mogę teraz jeszcze. I co? I tylko tyle. Aha, no i na alergię, no to mogę jeszcze. A tak, to mówię, tych ferweksów ani nic nie mogę, więc to nie mogą być tabletki, tylko to musi być jakaś maść, albo płyn do płukania, nic takiego, wiecie, żeby po połknąć, nie? Także jedziemy do apteki. Nie mam jeszcze naprawionych tych wycieraczek. I one, słuchajcie, no wyświetla się usterka wycieraczek. I one tak cały czas, słuchajcie, nawalają. I muszę otworzyć maskę. Patrzcie, ja jestem prawdziwy, kurczę, mechanik. Proszę bardzo, nowy silniczek. Nie mówiłam wam, Mercedes wrócił z naprawy. Wszystko jest dobrze z tym silnikiem. Tylko że ja trafiłam do szpitala i już się tak źle czułam, więc ja nim w ogóle nie jeździłam, tylko moi rodzice jeździli. I co, patrzcie, tutaj jest taka skrzyneczka. Ja już te śrubki odkręciłam, żeby nie musieć... Ja mam śrubokręt w samochodzie. I żeby nie musieć co chwilę sobie odkręcać, tylko też mi jest ciężko... O, dobra, idzie jedną ręką. I tutaj mamy ten bezpiecznik. To jest ten bezpiecznik. Bo ten bezpiecznik jest ważny. O kurde. Dobra, widzę go. Nie widzę go. Ja... Nie wytrzymałam. Słuchajcie, nie wytrzymałam psychicznie. Czekajcie, żeby on tam się nie zgubił. Boże, za mocno go wyciągnęłam, a jak on gdzieś teraz tam wpadł na dół. Dobra, zobaczymy, czekajcie. Dobra, widać go. Jakimś patyczkiem po prostu go przyciągnąć do siebie i potem go wyciągnąć. Dobra, damy radę jakoś to zrobić. Trochę kiepski ze mnie mechanik, ale chociaż umiem se sama bezpiecznik wyciągnąć. No i jak się ten bezpiecznik wyciągnie, to one przestają w ogóle. Tylko właśnie jak pada deszcz, to trzeba ten bezpiecznik wkładać. Jedziemy sobie do mojej w ogóle
ulubionej apteki, która jest trochę dalej, mogę jechać nawet tutaj, mam aptekę obok domu, ale jedziemy sobie do mojej ulubionej, bo mam czas i robimy sobie tripa. Dobrze się czuję, więc przejadę się. Dobra, jestem pod apteką, już jestem po i dzwoniłam do mamy, bo pani miała w kapsułkach i mogę połknąć, to mam jakiś Dicoflor, nie wiem co to jest, i ten żel Sahol, bo jeszcze pani mówiła, że najlepiej tą Nystatynę czy coś takiego, ale jak ze mną leżała dziewczyna na sali, pozdrawiam Ola jak ogląda, to ona miała tą Nystatynę i ono, że po tej Nystatynie tak się chciało je wymiotować, a ja podziękuję za wymioty, ja słuchajcie, się nawymiotowałam, więc boję się, że po tej Nystatynie to ja będę wymiotować i będę miała odruch wymiotny znowu, więc ja podziękuję za tą Nystatynę. Wolę tak. Dobra, wróciłam do domku. Tabletkę już połknęłam i zaraz będę sobie smurowała tym Saholem w ogóle. Pisaliście mi, że to strasznie piecze. I teraz tak, co jem po tym moim pożywnym śniadaniu? I też pytacie się mnie często na live'ach, czy jestem głodna. Ja jestem non-stop głodna, ale nie mogę za dużo jeść. Przed tym, jak zjem obiad, mogę zjeść, mam pełno nakupowanych, bułkę z masłem albo banany. To jest takie najczęstsze, co jem, takie jakie przekąski. Ale patrzcie, już wszystkie banany wyjedzone, została pomarańcza. Pomarańczy nie mogę, bo to jest kwaśne, czy coś takiego. Kwaśnych rzeczy też nie mogę jeść, więc biorę sobie bułkę i masło. Zjem sobie, umyję zęby, jeszcze raz umyję ręce i posmarujemy tym Saholem. I pytanie, czy chodzę zmęczona? Słuchajcie, chodzę zmęczona, jestem taka osłabiona z tego, że mało jem, ale dzisiaj, słuchajcie, będzie fajny obiad. Już się nie mogę go doczekać, zaraz zobaczycie, jaki będzie obiad. No, znaczy się, dla mnie to jest jak dzień dziecka, taki obiad. Pokażę wam. Boże, posmarowałam tym Saholem i on faktycznie jest tak piekący, aż mi łzy z oczu lecą. Dobra, nie odzywam się teraz. Niech to się wchłonie. Nową kanapę w ogóle mamy, patrzcie, jaką zarąbistą. I w ogóle to było moje miejsce, jak w domu. Bo dziela, zobacz, co Niusiu lubi. Jak w domu jeszcze leżałam, cały czas wymiotowałam. O, jak się cieszy. Boże, o Boże, tak lubię. Zobaczcie, jak on się wyciąga w ogóle. Kot. Bodzie lubi. To jest jego. To już jest jego, no i trudno, no. I tutaj właśnie było moje miejsce do leżenia i tutaj stała miska zawsze. Miusiu, może położymy na ciemną stronę, bo trochę ci nie ufam. Miusiu, troszeczkę ci nie ufam. Nie ufa ci, co ona mówi? Co ona mówi, co? Leczku? Zobacz, a ta strona ci pasuje? No nie, nie, on już musi. Pasuje ci ta? No, pasuje. Tak jak wam mówiłam, dzisiaj mam obiadowy dzień dziecka. Mamo, co dzisiaj jest na obiad dla mnie? Dzisiaj masz spaghetti. Ale nie takie normalne. Masz zrobione z mięska z kurczaka i z mięska z cielęcinką. A to jest wszystko na parze, w własnym sosie z dodatkiem pomidorów. I makaron pszenny. To jest to, co możesz jeść. Tyle. I rozumiecie? Wszystko po prostu musi być tak pode mnie, tak gotowane. To jest... Nie smakuje, ale trudno. No, i jeszcze, że musieliśmy cofnąć się. Troszeczkę krok do tyłu zrobić, jak te pieczone zjadłam i tak się obudziłam w nocy i ta trzustka, taki ostry ból był, że chciałam tą mamę budzić. To musimy trochę ten krok w tył z tym pieczonym jeszcze zrobić. To wiecie co, kupiłam sobie Fusti cytrusową. No i jak mi było niedobrze potem. Jak już sok, to bardzo rozcieńczone dużą ilością wody. No, tak mnie kręciło. Czułam ją, tą trzustkę, czułam po prostu ją. A gdzie kupiłaś sobie takie różyczki? A przecież jak byliśmy tutaj w delikatesach, to były na przecenie. No, za 5,99. Naprawdę? Tak, za 5,99 są żółte. Ale ja nie kupowałam, bo bałam się, że będzie mi tracić zapach, bo w ogóle... Ale ty musisz kupić sobie, bo nie masz kwiatków już w pokoju. No to pojedziemy do tej hurtowni. Jakąś tę austromerię może, o... Bo mnie, słuchajcie, jeszcze moim takim najgorszym objawem było drażniące zapachy. Zapachy były najgorsze. Jak tutaj ktoś coś gotował, to ja po prostu uciekałam, wymiotowałam. Mama przyszła pierwszy dzień do szpitala, to była popsikana perfumem, pamiętasz? Tak. Co musiałaś siedzieć daleko bardzo ode mnie, bo ja już od razu wyczuwałam to. Tak, moja koleżanka się pytała, dlaczego tak siedzieć daleko od siebie. Ta była akurat mamy koleżanka, tam była na dyżurze, pani doktor. Nie, to była pielęgniarka akurat tak. Chyba. I się pytała, dlaczego tak daleko od siebie. A mama była popryskana perfumem po prostu i ja już to od razu wyczuwałam i to było dla mnie taki odruch wymiotny. No, ale dobra, mamy spaghetti dzisiaj. No nie smakuje jak takie typowe spaghetti, ale zawsze coś. Słuchaj. Wiecie, mama właśnie z parę dni temu zrobiła takie mięso bardzo dziwne. Kurczaka takie szarpane, no. I w ogóle bez tłuszczu. I Mati mówi, mój brat, że co, że było jakie? Bardzo dobrze, widzisz? No, a dla mnie to było takie bez smaku. Nie, no mega. Ale Mateuszowi smakowało, widzisz? To zjedz sobie dzisiejsze spaghetti, też jest zrobione pode mnie. No i
Teraz będziesz jadł wszystko robione pode mnie. Masakra. Tak to wygląda. Nie ma w ogóle dodatków tego, takiej, wiecie, takiej papryczki, ani nic. Niestety, ale jest takie, wiecie. Słuchajcie, ja nie wierzę w swoje życie. Czwarty rok ten samochód kończy i przed chwilą miał czwartą stłuczkę, nie z mojej winy. Znowu gościu wjechał mi w dupę. Mam dosyć. No nie, za każdy, co rok ktoś mi wjeżdża w dupę i to zawsze było w zimę. Teraz ten samochód całą zimę stał u mechanika, bo były te awarie z tym silnikiem. To w zimę nie wjechali w dupę, tylko teraz w lato. Nie wiem, ja już po prostu nie płaczę i mnie to już nawet nie dziwi. Wkurza mnie to, bo jest do wymiany lampa, dyfuzor i co, i zderzak. Więc znowu miesiąc będę bez samochodu co najmniej. Zarąbiście. Po prostu... O! Zgłaszam właśnie szkodę, słuchajcie. Po prostu jestem załamana tym samochodem. Słuchajcie, my dalej cały czas się jakby uczymy tego, co mogę, co nie mogę. Mama wie o wiele więcej. Będziemy przygotowywali kolację i chcemy jakieś kanapeczki z jakimś owockiem. Proszku nie możesz. No ale nawet nie lubię. Kalafiora nie możesz, fasolki nie możesz, ogórka nie możesz, widzisz. No to widzisz, to dobrze, że nie, zjadłam wtedy. Brzodkiewki nie możesz, cebuli, czosnek, tort. Nic nie możesz. Mleka też nie. No mleka to czyli, tego, ale mleko, czyli wszystkie jogurty też nie. Nie wiem co dzisiaj na kolację. Możesz pić tak, kawę zbożową z mlekiem. Ale ja kawę nie piję. Słabą herbatę, herbatę owocową lub ziołową możesz. Dzisiaj słuchajcie na kolację jedna bułeczka, bo też się nie mogę obiadać masełkiem i z jakąś cielęcinką. No także dzisiaj tak wygląda kolacja. Na przykład na kolację. Gotowany biały ryż z gotowanym jabłkiem i cynamonem. To nie brzmi domowy dobrze. Domowy kisiel z sokiem z mali. O Jezu, kiślów mam dosyć. Gotowane ziemniaki, a tak naprawdę są zabronione ziemniaki. No, no i bo przecież było, że skrobia jest cała zabroniona. Wiecie, każda trzustka jest inna i trzeba próbować. Na tamtej karcie pisało, że sałata nie jest zabroniona. Tutaj pisało, że jest zabroniona i zjadłam trochę sałaty. I wczoraj i nic mi w ogóle nie było. A na przykład troszeczkę zapiekanych rzeczy spróbowałam, no to zwijało mnie w nocy, nie? Nie wiem, naprawdę, każde zapalenie trzustki jest chyba inne. Czekamy jeszcze, żeby pobrać krew, bo trzeba chwilę odczekać. Ja to w ogóle jeszcze mi się nie zagoiło. I USG jamy brzusznej. No i co, dzwoniłam, żeby tą szkodę jeszcze zrobić. Do 18 mieli, a już jest godzina, słuchajcie, moi drodzy państwo. 20:00. Za 20 minut mam live'a, bo ja w ogóle robię teraz tak, że muszę w ciągu dnia zrobić sobie ze 2-3 drzemki. Bo słaba jestem jednak, wiecie, tego jedzenia jest trochę mniej. No ale no trudno, no trzeba to przetrwać, nie? Zobaczymy, czy będzie parę lat, czy do końca życia, czy uda się szybciej, czy ta trzustka się zregeneruje. No zobaczymy, będziemy robić te badania co chwilę. Słuchajcie, ja jeszcze teraz odstawiam ten swój lek, benzodiazepinę. Objawy mam odstawienne, takie, że boli mnie strasznie głowa, dzisiaj miałam taki światłowstręt, też właśnie nie nagrywałam, też przez ten jeden dzień, bo się źle czułam po tym pieczonym, ale też, wiecie, zwalczyłam, żeby nie wziąć tej dodatkowej tabletki i tak odstawiam sobie to tabletkę. Już udało mi się odstawić jedną. No i zobaczymy jak to pójdzie, ale naprawdę no zeszłam już i tak z bardzo wysokiej dawki na no, naprawdę już taką niższą. Ale taki pierwszy tydzień był taki bardziej taki płaczący, nie? Że tak płakałam nad tym jedzeniem. Ubolewał. No nie lubię, ale no już te spaghetti takie wiecie, bez smaku, bez tego, ale... Ale nawet Mateuszowi smakował, powiedział, że super. Tak. Tamte mięsko duszone też powiedział, że było super. Nawet no to może on niech przejdzie na taką dietę. Nie wiem, słuchajcie, zobaczymy. Zaraz mam live'a za 17 minut, także lecę na live'a, ale jestem wkurzona z tym samochodem. Ale to już jest czwarty raz, więc ja po prostu bez emocji do tego podchodzę, naprawdę. Cześć. Niusio! Cześć! Masz nową zabawkę! Szeleszczącą, on uwielbia szeleszczące. On, słuchajcie, 23, nie, 22, tak? Ma urodziny. Ma. Co mu trzeba wyprawić? Drugie. Drugie urodziny masz? Dobra, lecę robić live'a. No i dobra, słuchajcie, mamy 2020, proszę bardzo, jest gwiazda. Wszyscy piszą hej YouTube, proszę bardzo. I aktualnie my zawsze gramy do 5 z Nicewiczanką. I aktualnie jest 4-3 dla nas, więc to jest runda ostateczna. Czy to wygramy, czy przegramy, zobaczymy. Dobra, kochani, no i w sumie tak wyglądają teraz moje dni. No co, zmieniło się tyle, że jest inne jedzenie, że biorę masę leków, bo teraz przy obiedzie
obiedzie i przy kolacji teraz też były leki. A odnośnie tych moich antydepresyjnych leków, no to też je normalnie biorę. Mogę je normalnie brać, no bo ich nie mogę odstawić jakby, no bo jakbym je odstawiła, to bym je też kurde wykręciło. Więc je też normalnie biorę. No i co jeszcze chciałam powiedzieć? To chyba tyle w tym odcinku. No co, no jestem słabsza, robię sobie tak 2 razy w dzień drzemkę, żeby mieć siły więcej, no bo wiadomo, mniej jem. Tak mniej jem takich, wiecie, składników odżywczych i tak ten obiad to dzisiaj był taki bardzo fajny, a tak no to mam, dostaję mniejszą ogółem porcję, no bo my się boimy, ale akurat spaghetti mamy wytestowane, bo już testowaliśmy, jak mama robiła te swoje własne, więc mogą dostać większą porcję. Już nie mam, słuchajcie. Więc dziękuję wam bardzo za spędzenie razem dnia. Dajcie znać, czy taki vlog wam się podobał. I co? Widzimy się na moim kanale w następnym odcinku. Buziaki, dziękuję.